dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Ja już w okularach, dlatego że wychodzę, wybywam. Raz, dwa, osiem, pięć. Mamy już mało czasu, mam w sumie mało czasu. Lecę na włosy, już nie mogłam się doczekać. Także zabieram was ze sobą. No i co? I lecimy i tyle. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Życzę wam pięknego, miłego, słonecznego dnia. Dzisiaj pięknie, upalnie, jestem bardzo podekscytowana. Na tą wizytę czekałam już mega długo. Moje włosy potrzebują odświeżenia i jeszcze nie wiem dokładnie, co będziemy robić, ale myślę, że szaleństwa jakiegoś tam mega na pewno dzisiaj nie będzie, także zapraszam do oglądania, życzę miłego oglądania. O, może powinnam zdjąć okulary, ale tak jak mówię, zwarta i gotowa, biegnę na dół do samochodu i lecimy. Dzień dobry kochani. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. No i moi drodzy, jestem już po Sebastianie. Sebastian w ogóle, pokażę wam w domu, wymyślił grzywkę. Zrobił mi taką grzywkę, żebym super się w niej czuła. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Mogę ją mieć tak, mogę ją mieć, słuchajcie, tak. Mogę sobie po prostu zarzucić włosy do góry. Taka, żeby była wygodna. Także zobaczymy, jak będę się czuła z grzywką. Kolor super, nic nie podcinaliśmy. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. A teraz troszeczkę się przespacerujemy. Jesteśmy w Tykocinie. Przespacerujemy się tutaj przy rzece. Także zabiorę was ze sobą, pokażę, jakie mamy piękne tereny. Tykocin jest piękny, zawsze zachwalam. Jeżeli będziecie na Podlasiu, odwiedźcie Tykocin, bo jest to magiczne miasteczko. Także człowiek po fryzjerze od razu czuje się lepiej. No i zobaczcie, zrobili nam tutaj dróżkę taką. Można sobie chodzić przy samej wodzie. Pięknie jest. No i zobaczcie, spacerujemy sobie tutaj brzegiem. Zaraz dojdziemy do mostu. Powiem wam, że fryzurka super, spoko, wszystkim bardzo, bardzo się podoba. Ja kiedyś miałam, słuchajcie, grzywkę na bok i przez środek. Później cały czas jakby wróciłam do noszenia przydziałka po środku. Ale powiem wam, że jest fajnie, jest inaczej, bardzo mi się podoba. I tak jak mówię, fajne w tej grzywce jest to, że mogę ją nosić na kilka sposobów. Czyli na bok, przez środek, do góry, więc tutaj na pewno będę sobie to wszystko zmieniać. Dobra, kochani, jestem już w domu, odezwę się do was pewnie później, albo już jutro zobaczymy, bo pewnie będzie to vlogasek łączony. No dobrze, dzień dobry, mamy kolejny dzień, ale nic dziś nie nagrałam. Byłam dzisiaj na pediksie u Kasi, mojej kochanej, już wiecie, przed wyjazdem, bo zresztą wam już opowiem, niedługo jedziemy nad morze, więc zrobiłam sobie fajne neonowe paznokcie, piętki, wiecie, stopy, wszystko ładnie ogarnięte. No i nawet nie wzięłam ze sobą dzisiaj, czego? Aparatu. W ogóle nie wiem, czy ja się z wami dzisiaj witałam, czy nie. Chyba nie zdążyłam się nawet z wami dzisiaj przywitać, także wracam do domu, jesteśmy na stacji. Krzysiek oczywiście tankuje, weźmie mi też kawkę, bo ostatnio ta kawka tutaj z Lotosami też posmakowała. Ja też się do was już z domku. Zobaczcie kochani, wróciliśmy właśnie do domu i przyszły do mnie przesyłeczki. Czekała na mnie przesyłka od marki L'Oreal, to jest ta płynna pielęgnacja. I w skład tej pielęgnacji, patrzcie, wchodzi woda aloesowa, kwas hialuronowy, nawilżona i promienna cera, zapewni swojej skórze letnie odświeżenie. Ja znam już te produkty, jeden wezmę dla siebie, drugi dam mojej mamie. Może ktoś z was będzie chciał sobie tutaj skorzystać. Cała ta seria Gama Hydra w promocji minus 25% w drogerii Rossmann do 31 lipca, także macie jeszcze sekundkę tak naprawdę, żeby sobie co? Wykorzystać. Kochani, kolejna przesyłka, to jest po prostu las w pudełku, zobaczcie, co ja tutaj mam. A przesyłka jest od Klaudii, z Jak tu pachnie. Dostałam od Klaudii ręcznie robione świece i woski sojowe. Klaudia sama stworzyła ten biznes, wszystko jest robione ręcznie. Klaudia jest chyba z okolicy Suwałk, tak przynajmniej mi się wydaje. I mam tutaj świece, truskawki w czekoladzie, owoce leśne, kokos, trawa cytrynowa, wykonane oczywiście w Polsce i słuchajcie, sojowe. I jeżeli jesteście zainteresowani właśnie woskami robionymi ręcznie, świecami sojowymi, to zajrzyjcie do Klaudii, Jak tu pachnie. I paczka po prostu przyszła, zobaczcie te świece, przyszły zapakowane pięknie. Wiecie, jak to wszystko pachnie? OMG, pachnie po prostu przepięknie. Troszeczkę mi się teraz porwał, bo dostałam jeszcze tutaj list ręcznie napisany od Klaudii.
Także dziękuję Ci, kochana, bardzo, bardzo serdecznie za super przesyłkę. Jest nam ogromnie, ogromnie miło. No okej, jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy już do domu i powiem Wam, że naprawdę długo nam się zeszło, dlatego że jeszcze też odwiedziliśmy kilka miejsc, trochę też spraw biznesowych mieliśmy do załatwienia, ale już jesteśmy. I zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Mam paznokcia. Ostatnio Krzysiek do mnie mówi, a czemu ty sobie tego paznokcia nie przykleisz na super glue? Ja mówię, no właśnie, przyczepiłabym, jak za mało lata, tak się kiedyś robiło. Kupowało się za złoty 50 takie najdłuższe, słuchajcie, plastikowe paznokcie, o matko, one były straszne i można było nosić takie bezbarwne albo też malować lakierem i przyklejałyśmy na super glue, bo ten klej, który był dołączony do paznokci, absolutnie ich nie trzymał, był po prostu strasznie, strasznie słaby. No i Krzysiek mi dzisiaj kupił jakiś klej, to nie był super glue, co to był za klej, jakiś tam klej, nie? Coś podobnego i przyczepiłam paznokcia, no i zobaczcie, i jest okej. I na razie cały dzień coś tam robię, chodzę i trzyma się dość mocno, powiem Wam. Także myślę, że wytrzyma. Nie mówcie mi, że to jakaś tam głupota. Ja za mało lata tak robiłam, więc jeden paznokieć do wizyty przyklejony na super glue, nic się nie stanie. Moi drodzy, piję wodę, bo dzisiaj naprawdę z wodą był duży problem i jeszcze zatrzymaliśmy się na stacji, to Wam mówiłam, Krzysiek kupił mi kawę i prosiłam go, żeby też mi kupił wodę, ale zapomniał, więc piję wodę, nadrabiam. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to, że moja mama, wiecie, Anna, miała imieniny i wyprawiamy imieniny teraz w sobotę, przyjeżdża Karol, Ewela, i będziemy, słuchajcie, imprezować rodzinnie, więc fajny weekend nam się zapowiada. No już się nie mogę po prostu doczekać i też właśnie dzisiaj mieliśmy z Krzyśkiem taką misję, żeby kupić mamie prezent na imieniny, więc kupiliśmy fajny prezent, myślę, że mama będzie bardzo, bardzo zadowolona. Jak moja grzywka, zobaczcie, moja grzywka prezentuje się tak, dzisiaj jak byłam u Kasi na pediksie, ale fajne różowe paznokcie sobie zrobiłam, piękny kolor, no to Kasia powiedziała, że super z tą grzywką i ja też jeszcze na razie nie mogę się do niej przyzwyczaić. Co mężu twierdzisz? Proszę tutaj na wizji wszystkim powiedzieć. Jak z grzywką? Dla mnie fajnie, bo inaczej, tak? Zawsze coś innego. Zawsze coś innego. Tak, taki człowiek jest przyzwyczajony do jednej fryzury, a taka grzywka zawsze fajnie, no. Ja całe życie nosiłam grzywkę. Belek pierwszy raz mnie zobaczył, to powiedział, o wow, super. I ja miałam całe życie, znaczy całe życie, jakiś czas temu nosiłam grzywkę, dużo dłuższą, a później coś mi się ubzdurało z tym przedziałkiem na środku. I co? No i tak jest inaczej. Jeszcze trochę nie mogę się przyzwyczaić, ale wydaje mi się, że jest ok. No coś innego, tak? I też Sebastian, co stwierdził, to że bardzo mi się rozjaśniły włosy od słońca. Więc tak. I co? Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Słuchajcie, nawet sobie zapisałam, o czym Wam dzisiaj chciałam powiedzieć i kompletnie zapomniałam. Aha, Leoś, moi drodzy, pięknie jeździ na rowerze, więc niebawem dostanie od nas w prezencie od całej rodziny. Składeczka była od babci z dziadka z Londynu też. Dostanie rower, większy rower, bo teraz jest taki mały. I któregoś dnia Krzysiek mówi, dobra, to spróbuj. I słuchajcie, on usiadł na dwóch kółkach i od razu pojechał, bez żadnej nauki, więc po prostu super. Więc będziemy jechać lada dzień, wybierać Losiowi rower. Ale zobaczcie, dzisiaj też kupiłam mu już takie ochraniacze. Oczywiście Avengersi, no bo Leoś lubi najbardziej Avengersów. I Super Zinxów. Dajcie znać, czy wasze dzieci też tak bardzo lubią Super Zinxów. Proszę bardzo, jest gazetka, są Super Zinxy. Także tu są ochraniacze na kolana i na łokcie. Zobaczcie, taki fajny zestaw. No i kupiliśmy mu też kask. I to też właśnie taki z Avengersami. Zobaczcie, taki super zestaw. No i tak jak mówię, na dniach jedziemy wybrać Leosiowi jakiś fajny rower. A, jeszcze jedna polecajka, słuchajcie, wow, te plasterki, co kupiłam dzieciom, ostatnio Wam pokazywałam, wszystkie się już zużyły, no niestety, komary, meszki gryzą, u nas dzieci są bardzo, bardzo pogryzione, więc rozeszły się z prędkością światła, ale dokupiłam nowe i jak tylko coś Leosia ugryzie, on od razu mówi, mama, swędzi, coś mnie ugryzło, to wtedy przyklejamy plasterek i słuchajcie, nic
nic nie swędzi, wszystko jest ok. Także to działa i polecam Wam serdecznie. One są w aptece dostępne, różne, różniutkie, jakie tylko chcecie. Ale to mi się mega podoba. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, to będzie można skończyć tego vloga, dlatego że mam bardzo dużo pracy, bo dużo nowości, słuchajcie, wprowadzamy do Boogie Baby. Dzisiaj naprawdę sporo towaru przyszło, więc wieczorem będę to wszystko wprowadzała na sklep i trochę smoczków i takie zestawy, szczoteczki, grzybyczki. I przyszły, słuchajcie, poduszki, rogale do karmienia, które ja uwielbiam i które mi się przy obu dzieciaczkach świetnie sprawdzały. Także mam trochę zabawek grających dla takich najmłodszych dzieci, więc dzisiaj trochę będę miała do zrobienia. Ogarnąć trzeba kuchnię, to co za mną, trochę tutaj jest jeszcze do poogarniania, bo już, słuchajcie, wybieramy się nad morze niedługo na nasze wakacje. Tak naprawdę jedziemy w sobotę, tak? Sobota, 7 to sobota. Tak, 7 w sobotę. Wyruszamy, długa trasa nas czeka, będą vlogi, będą relacje, więc mam nadzieję, kochani, że się cieszycie. Dobra, i to by było na tyle, nie będę przedłużać, przebieram się, zabieram się za sprzątanie, później jak już dzieci pójdą spać, to słuchajcie, zasiądę i będę po prostu wprowadzała towar, żeby te nowości na sklepie pojawiły się jak najszybciej, ale już jestem taka dzisiaj po całym dniu wypruta. Jeszcze słuchajcie, taka dziwna pogoda dzisiaj była, bo rano wstaliśmy i było tak byle jak chłodno, a później żar tropików się raptownie zrobił, więc tak, czas po prostu zabrać się za sprzątanie, ogarnąć dzieci, a potem do komputera. Także dziękuję Wam za mile spędzony czas, koniecznie zostawcie łapkę do góry, jeżeli vlog Wam się podobał. No i co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, na buziaczki, hej, pa! I just wanna love you a little, to see where this